Jak to jest mieć w ręku swoją debiutancką płytę? Bardzo ekscytująco. Zagraliśmy koncert, został on nagrany, wybraliśmy piosenki i oto jest płyta. Koncert odbył się w Hard Rock Pubie Pamela 12 października ubiegłego roku. Zagrałam tam z moim zespołem, czyli z Igorem Nowickim, z Michałem Rybką i z Waldkiem Franczykiem. Zagrali też z nami specjalni goście. Mark Olbrich na basie, Eddie Angel na gitarze oraz na gitarze również Krzysztof Toczko, czyli Partyzan. Ta płyta prawie w całości składa się z klasyków. Klasyków muzyki i zagranicznej, i muzyki polskiej. Jaki był dobór repertuaru, jaki był klucz? Klucz był bardzo prosty. To jest bardzo taka subiektywna mieszanka, która się opiera wyłącznie na moim guście. Po prostu są to utwory, które bardzo cenię ze względu na ich kompozycję, na teksty, na to, co w moim życiu znaczą. Śpiewam je od pewnego czasu, jakoś się z nimi zaprzyjaźniłam, można powiedzieć. Mówi też o tym tytuł zresztą, o niektóre z moich ulubionych. Jest tutaj na płycie też jeden utwór, There is a Place, no, twojego autorstwa. Czy to jest już jakieś takie światełko w tunelu, że zacznie się komponowanie? Tak, zdecydowanie. Zaczęło się. Myślę, że to był ten krok, który popchnął mnie w taką stronę, żeby mieć więcej odwagi do pokazywania swoich rzeczy, bo ja zawsze miałam dużo pomysłów, ale nie byłam na tyle pewna tego, czy one są dobre, że warto je komuś pokazać. Zawsze jakiś taki hamulec, że ojej, nie, podśpiewam takie porządne piosenki i gdzie tutaj do tego takie coś mojego. Ale tak naprawdę uwierzyłam w to, że to jest wartościowe i myślę, że teraz będzie tego więcej. Będzie więcej i też w takim klimacie właśnie jazzującym? A to zobaczymy, bo jest jeszcze jedna piosenka, która powstała niedawno i myślę, że ona nie do końca jest taka jazzująca. Nawet ktoś, kto jej słuchał, powiedział, że jest bardzo radiowa. Zobaczymy, czy jakieś radio się nią zainteresuje. To wszystko zależy od tego, jak to zaaranżujemy z chłopakami. Ta płyta miała swoją premierę koncertową jakby poza Polską. Jak to się stało? Zupełnie nie wiem. Wymyślił to prawdopodobnie Darek. Myślę, że z tego względu, że zagrali na tej płycie zagraniczni goście, warto było ten fakt podkreślić, ponieważ pojawiła się szansa zagrania we wspaniałym, prestiżowym miejscu właśnie w Londynie przed zespołem Marka, no to postanowiliśmy tę szansę wykorzystać i tutaj bardzo dziękujemy Darkowi, który nam to umożliwił. Jazz Cafe, POSK i w ogóle POSK to jest klub polonijny, miejsce dla Polonii, Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny. Natomiast przychodzą tam nie tylko Polacy, ponieważ miejsce ma już pewną swoją renomę, ale publiczność była wspaniała, bardzo życzliwa, żywo reagująca na nas, na nasze dźwięki, także wspaniale wspominam ten koncert. I jeszcze na koniec, kiedy na żywo będzie można posłuchać materiału z tej płyty? Czy już jest jakiś plan? Tak, już w najbliższy poniedziałek, oczywiście w Pameli. Wieczorem będą aż 3 koncerty. Zagramy, ale oprócz tego również Zwierzak, Rafał Zwierzak-Zieliński oraz Los Angeles Trio. Scenografią dla naszego najbliższego koncertu będzie wystawa zdjęć Agaty Jankowskiej, które zostały wykonane właśnie w Londynie podczas naszego ostatniego występu.